tylko jeden, a już każdy kolejny opłacają sami. I ci ludzie zdecydowali się, zmienili w ten sposób zawód z jakiegoś innego, jaki wcześniej mieli, na kierowcę. Dostali możliwość zmiany. Oni nie muszą mi mówić, że na pewno zmienią miejsce pracy, ale wtedy, kiedy im będzie potrzebne, to wtedy będą mogli zmienić. Dlaczego akurat kierowca? Z rankingu zawodów. Kierowca jest zawodem poszukiwanym. Na budynku państwa firmy jest tabliczka informująca o tym, że korzystają państwo z funduszy unijnych. Przygoda nasza z funduszami rozpoczęła się już 5 lat temu. Przez 5 lat w poprzednim okresie zrealizowaliśmy 11 projektów. W tym momencie wygraliśmy konkursy w 9. Ja z zawodu jestem nauczycielką i tak naprawdę to jest to dla mnie całkowita zmiana pracy. Nie prowadzę zajęć, a zajmuję się raczej pisaniem i wdrażaniem tych projektów i dla mnie jest to nowe wyzwanie. No myślę, że się obydwoje sprawdziliśmy, bo na terenie tak naprawdę to jesteśmy my. No i nikt. Ale jak to ładnie tak określić, przygoda z funduszami unijnymi? Na pewno jest to coś nowego, coś było, coś ciekawego, co do tej pory na naszym rynku nie występowało. Były takie ciekawe sytuacje, że na przykład przychodzi potencjalny beneficjent, no i pyta się, czy może zdobyć jakiś zawód. Oczywiście kierowca. Ile to kosztuje? Nic. Jak to nic? Zdziwienie. To niemożliwe. No coś tam macie ukrytego, jakimś drobnym makiem pewnie będzie w umowie napisane, że to jest po prostu jakiś tam kluczek. I była taka niepewność z ich strony. Okazuje się, że jednak jeśli pierwszy projekt, drugi, nic nie kosztuje, trzeba tylko uczestniczyć, trzeba z tego korzystać. Nabrali zaufania, przekonania i w tej chwili no po prostu jeszcze nieraz nie zdążymy promocji rozpocząć, a już gdzieś tam pantoflową pocztą z internetu dowiadują się, że jakiś projekt nas przeszedł i już się zgłaszają, pytają się kiedy, jakie możliwości uczestnictwa. Opowiem przykład kobiety. Kobiety, która przyszła i skończyła u nas 2 kursy. Jeden kurs to był na glazurnika, drugi był na tynkarza. Kobieta? Kobieta. Zdała egzaminy, zaliczyła. No i rozpoczęła poszukiwanie pracy. Dzwoniła. No więc pracodawcy odmawiali. W końcu któryś pracodawca mówi, że niech mąż sam zadzwoni. A ona mówi, że ona dla siebie. No i w tym momencie pracodawca poprosił, żeby przyjechała. Minęło 5 roku i ona już w tym momencie ma firmę. Zatrudnia 3 kobiety i tynkują. I teraz bardzo by chciała skorzystać z takiego działania 6.2 na rozwój przedsiębiorczości. Myślę, że ona jest w stanie, bo to taka bardzo dynamiczna osoba. O działaniu 6.2 to jeszcze będzie za chwilę, ale proszę Państwa, pytam naszych gości, naszych ekspertów o taki termin pomoc publiczna, bo to jest ważne przy okazji działań przedsiębiorców w ramach programu operacyjnego Kapitał Ludzki. Temat rzeka, no ale uściślimy, co to jest pomoc publiczna? Tak, myślę temat rzeka, ale spróbuję jakoś pokrótce przedstawić, czym jest pomoc publiczna. Pomoc publiczna to generalnie wszelka pomoc państwa bądź zasobów państwowych, która w jakiejkolwiek formie zakłóca lub może zakłócić konkurencję na rynku wspólnotowym poprzez pewne jakby faworyzowanie określonych podmiotów czy grup, czy dóbr. Brzmi to troszeczkę skomplikowanie, no i chyba troszeczkę takie jest, o czym zresztą mamy w tej chwili. Ja myślę, że nie, że akurat to jest bardzo jasne. Tak? Ogólne pojęcie, ale bardzo jasne. Ogólne, tak. Co do zasady jest to pomoc, która jest niezgodna ze wspólnym rynkiem, ale są pewne wyjątki. Właśnie w POKL-u takie wyjątki są. Mianowicie jest to pomoc, która jest skierowana na szkolenia, to o czym mówiłem wcześniej, na doradztwo, subsydiowane zatrudnienie, tutaj mówię o priorytecie 7 POKL, dla sektora całego MŚP, jak również w tej chwili będzie po nowelizacji rozporządzenia możliwość oddelegowania wysoko wykwalifikowanego personelu do przedsiębiorstwa z jednostki naukowej bądź odwrotnie. No i generalnie jest to pomoc, która ma bardzo surowy, jakby jest bardzo restrykcyjny reżim prawny, a Komisja Europejska, ściślej właśnie DG Competition, który stoi na straży, bardzo chroni wspólnego rynku. Jakby do szczegółów, czym jest pomoc publiczna, odwołuję do poradnika na naszej stronie, jak i MRR-u. Oczywiście. A poza tym będzie można za chwilę dzwonić, zadawać pytania szczegółowe 022 645 56 66. Ale jeszcze za chwilę, ja powiem kiedy, można dzwonić i już pytać. Proszę Państwa, takie ważna rzecz, no w jakich terminach będą się odbywać konkursy, nabory wniosków? W chwili obecnej trwa nabór wniosków dla działania 6.2 wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości samozatrudnienia.
Jest to nabór dla podmiotów, które będą udzielały wsparcia dla osób, które zamierzają założyć działalność gospodarczą. Jeżeli chodzi o nabory w ramach działań priorytetu 8, większość naborów już została zamknięta. Jedynie z działania 813 jeszcze trwa nabór. Natomiast harmonogram przyszłych naborów ukaże się na naszej stronie internetowej www.mazowia.eu. No dobrze, a teraz zapytam o wniosek i załączniki. Narzędziem służącym do przygotowania wniosku aplikacyjnego jest generator wniosków. Umożliwi on tworzenie, edycję, drukowanie wniosków o dofinansowanie. Generator wspiera beneficjentów w prawidłowym przygotowaniu wniosków o dofinansowanie poprzez dostępne instrukcje wypełniania wniosków w formie pomocy przy każdym wypełnianiu pola oraz w formie listy błędów, które mogą wynikać z wypełniania wniosku. Generator wniosków dostępny jest na naszej stronie internetowej www.mazowia.eu, na stronie Ministerstwa Rozwoju Regionalnego oraz na stronie Europejskiego Funduszu Społecznego. Załączniki jakie? Do wniosku o dofinansowanie beneficjent składa tylko załączniki dotyczące sytuacji finansowej beneficjenta. No dobrze, a jeszcze zapytam o czas od złożenia wniosku do otrzymania dofinansowania. Od złożenia wniosku, to znaczy można powiedzieć od zakończenia konkursu. W momencie, kiedy konkurs jest zakończony, rozumiemy, że wniosek został złożony. Instytucja, czyli Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych ma 14 lub 21 dni na ocenę formalną takiego wniosku i 45 dni na dokonanie oceny merytorycznej. Dobrze, a trudno będzie rozliczyć takie dofinansowanie? Absolutnie nie. Obecnie nowy okres programowania jest znacznie łatwiejszy. Jedynym dokumentem, który będzie służył rozliczeniu takiego projektu, tu będzie formularz wniosku o płatność, który będzie zawierał zarówno część sprawozdawczą, jak i tą część finansową. Do tego dokumentu nie będą załączane żadne załączniki, oprócz wyciągów bankowych, które potwierdzają, że wydatki zostały faktycznie poniesione. Proszę Państwa, dzisiaj rozmawialiśmy o działaniach przedsiębiorców w ramach programu operacyjnego Kapitał Ludzki w naszej audycji Fundusze Unijne dla Mazowsza. No i teraz bardzo ważny numer telefonu 022 645 56 66 022 645 56 66. Gdyby Państwo byli zainteresowani, mieli pytania, to nasi eksperci jeszcze pozostają razem z nami w studiu. A przypomnę, że gościliśmy jak zwykle specjalistów z Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych. Pani Magdalena Pączkowska, dziękuję bardzo. Dziękuję. Pani Anna Kubera. Dziękuję bardzo. Pan Zbigniew Stanik. Dziękuję bardzo. I pan Paweł Kaczkan. Dziękuję. I proszę Państwa, raz jeszcze przypominam, 022 645 56 66. Eksperci, wiedza ekspertów do Państwa dyspozycji teraz. A kolejna audycja Fundusze Unijne dla Mazowsza na antenie radio dla Ciebie w piątek o 11.30. Audycja współfinansowana przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżetu województwa mazowieckiego w ramach programu operacyjnego Kapitał Ludzki.